Przez cały okres świąteczny wśród mieszkańców Lęborka przewijał się jeden temat, mianowicie kontrowersyjna podwyżka wynagrodzenia burmistrza miasta. Okazało się jednak, że planowany przez radnych wzrost wynagrodzenia o ponad 2200 zł jest niezgodny z prawem. Grupa 12 radnych rządzącej koalicji PO i Ziemi Lęborskiej niespodziewanie podczas obrad sesji miasta podwyższyła pensję Witoldowi Namyślakowi, burmistrzowi Lęborka, z 10 330 zł brutto na 12 540 zł brutto, czyli o 2210 zł brutto więcej. To jednak nie spodobało się radnym opozycji. W dobie, gdzie wszyscy mówimy, że musimy zaciskać pasa, ludzie nie mają pracy, miasto ubożeje. Mieszkańcy nie mają, coraz trudniej się im żyje, nie mają, prawda mówiąc, co do garnka włożyć. Koalicja robi burmistrzowi prezent w postaci podwyżki. Uważam, że to jest chamstwo, nie powinno tak być. I to, co ta dwunastka tych radnych, którzy podpisali się pod tą uchwałą, to, co już powiedziałam na sesji, że chciałabym zobaczyć, jak spojrzą mieszkańcom w oczy. Jestem jako radny bardzo zdegustowany tym, że podwyższa się w Lęborku tylko niektórym pensje, kiedy wszystkim Lęborczanom żyje się dużo gorzej. Jak wiemy, w Lęborku bezrobocie jest coraz większe, stopa życiowa coraz niższa, a pan burmistrz głosami swoich żołnierzy, koalicjantów, swoich ludzi podwyższa sobie pensje i to ponad 2000. Jest to naganne, kiedy sam powiedziałem, że jestem w stanie poprzeć podwyżkę dla pana burmistrza i naprawdę coś więcej dla Lęborczan zrobi, ale jak na razie tej wielkiej pracy nie widać. Gdy wszyscy zamykają kurki, kieszeń, kurczę, no wszyscy mają mało pieniędzy, a wy dajecie mu 2000 złotych podwyżki, swoi radni, zastanówcie się ludzie, co robicie. Kto żałuje burmistrzowi dobrych zarobków? Nikt nie żałuje, tylko niech będzie za coś. Zdania mieszkańców są podzielone. Jedni twierdzą, że miasta nie stać na taką podwyżkę. Inni uważają, że skoro przyznano taką podwyżkę, to jest ona zasadna. Jest tutaj takie bezrobocie i to wszystko, że przypuszczam, że jakakolwiek by nie była podwyżka, to by była i za duża. Można dwuznacznie, ale patrząc na jego pracę odpowiedzialną, a wiem, że przez jakiś tam czas i jakieś tam lata nie mieli żadnych tam podwyżek, nie wiem, czy te 2200 przy jego odpowiedzialności i uderzenie całej krytyki to jest dużo czy mało. Myślę, że mało. Powinien dołożyć. Jeżeli mu podniesie, to chyba jest dobry. Ja mam 1000 zł. To co ja mogę myśleć teraz? No źle jest, no. Za dużo. A powinien właściwie w ogóle nie dostać. Podczas rozpatrywania tego punktu na sesji burmistrz Witold Namyślak był nieobecny. Jak stwierdził w rozmowie, taka wola była radnych i ją przyjmuje. Cóż ja mogę powiedzieć? No do wyłącznej kompetencji rady należy ustalanie wynagrodzenia burmistrza i radni, z tego co wiem, no, planowali taką zmianę. Uchwalona ona została na ostatniej sesji. Ja w tym czasie akurat nie byłem obecny. No, wiem, że została ona przyjęta i cóż, no i taka jest moja wiedza na ten temat. Radni, którzy podpisali się pod projektem uchwały, a potem zagłosowali za podwyżką wynagrodzenia, argumentowali swoją decyzję tym, że zasługi burmistrza są ogromne dla miasta. Grupa radnych, jeżeli mogę w imieniu tej grupy radnych powiedzieć, po długiej dyskusji uznaliśmy, że działania pana burmistrza w zakresie pozyskania pieniędzy z zewnętrznych źródeł finansowania są, myślę, że dosyć duże, bo takie jest nasze uzasadnienie dla tej sytuacji i w stosunku do innych burmistrzów, których osiągnięcia w tym zakresie są znacznie mniejsze, a wynagrodzenie tych burmistrzów jest znacznie wyższe od obecnego wynagrodzenia pana burmistrza. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. Adam Stenka, Małgorzata Bresler, Halina Łukian, Elżbieta Goderis, Marek Richert, Krzysztof Siwka, Jarosław Feszak, Mariola Motyl, Jarosław Gosz, Leszek Milewczyk, Andrzej Gad, Marcin Milczewski. Prowadzona podwyżka pensji dla burmistrza okazuje się jednak niezgodna z prawem. Według obowiązujących przepisów, które regulują wynagrodzenie dla samorządowców, burmistrz nie może zarabiać więcej niż 12 365 tysięcy zł 22 grosze. Obecna podwyżka przewyższa tę kwotę o 174 zł i 78 groszy. Tak, no o tym też zostałem poinformowany przez sekretarza, który tutaj pilotował całą sprawę i stwierdził, że popełnił błąd. I tyle. Ja się sprawą mojego wynagrodzenia nie zajmuję. Jeśli radni, na pewno trzeba ten błąd, który jest, poprawić. Jeśli radni będą chcieli to wynagrodzenie ustalić na innym poziomie, to pewnie tak zrobią. Jak widać, wnioskodawcy nie sprawdzili do końca przepisów i ustanowili uchwałę niezgodną z prawem. Wszyscy już o tym mówią, bo wiadomo, że tak jest.
I powiem szczerze, ośmieszyliście w tym momencie radni, bo jeżeli oni uchwalają, robią projekt uchwały o podwyżkę dla burmistrza i nie wiedzą, do jakiej kwoty mogą podnieść, to przepraszam bardzo, jak oni chcą rządzić miasto? Jak chcą rządzić miasto? Wadliwa uchwała zostanie teraz uchylona przez wojewodę pomorskiego. Na kolejnej sesji możemy zatem spodziewać się kolejnego wniosku o ustalenie wynagrodzenia dla burmistrza. Miejmy nadzieję, że tym razem radni odrobią lekcje z matematyki i prawa.